Witam Was serdecznie na dzisiejszym webinarze. Wybiło już 13, więc startujemy. Ja tylko przypomnę, że dzisiejszy webinar jest w ramach cyklu 12 supermocy. Jest to taki cykl webinarów dedykowany super sprzedawcom. Także myślę, że możecie się czuć w pewien sposób wyróżnieni. Mam nadzieję, że też tak to odbieracie. Z miłą chęcią za co miesiąc Wam wysyłamy zaproszenia na te wydarzenia. Jeżeli chodzi o takie kwestie organizacyjne, to zrobię dosłownie parę słów wprowadzenia. Jeżeli jesteście stałymi bywalcami naszych webinarów, to możecie być przyzwyczajeni, że komunikujecie się z nami na czacie. Dzisiaj to będzie wyglądało troszeczkę inaczej, bo jest nas bardzo dużo, więc prosiłabym, żebyście sobie weszli pod ten link, który na czacie Wam wkleiłyśmy i tam można jak najbardziej pytania do naszego prowadzącego zadawać. Po prezentacji do nich się odniesiemy. Żeby wejść na to wydarzenie, na ten link, trzeba wpisać hasło NVC, czyli NVC, jak kto woli. Tutaj w trakcie webinaru chyba się wyjaśni, jeśli się nie mylę, Tomku, prawda, co to za skrót, więc hasło też jest nieprzypadkowe. I możecie tam jak najbardziej wszystkie swoje pytania, sugestie, uwagi zostawiać. I co więcej, zachęcam, żebyście też lajkowali te wypowiedzi, które są dla Was ciekawe. I autorów 10 najciekawszych, najbardziej popularnych wypowiedzi nagrodzimy książkami. Także warto zostawić też przy pytaniu imię, nazwisko, login, jakąś ksywkę, obojętnie coś, co po prostu wyróżni Wasze pytanie, że będziemy mogli tutaj Was wśród zwycięzców wskazać. Jeszcze na koniec przekażemy Wam szczegółowe instrukcje co do wysyłki tych nagród, ale tak tutaj uprzedzam. Jeżeli chodzi też jeszcze o takie kwestie już związane z samą prezentacją, to nasz dzisiejszy gość, Tomasz Szwed, jest od lat trenerem biznesu. Ja osobiście już chyba nie przesadzę, jak powiem, że to było minimum 12 lat temu, kiedy sama miałam okazję w Tomka szkoleniach występować. Też kilka lat prowadził szkolenia stacjonarne dla Allegro, także mniej więcej zna Wasze problemy, specyfikę Waszej pracy. Natomiast jeżeli chodzi o te tematy ściśle allegrowe, jakieś zmiany nasze, czy komentarze, czy takie technikalia związane z Allegro, to prosiłabym, żebyście te pytania konkretnie zostawili po prostu na inne webinary, bo Tomek dzisiaj będzie Wam opowiadał o komunikacji. Także będzie to temat jak najbardziej związany z Waszą sprzedażą, ale trochę luźniej związany z samym Allegro, więc pytania allegrowe zadawajcie proszę nam na innych webinarach. Dobrze, chyba z takich kwestii organizacyjnych powiedziałam wszystko, więc zobaczymy się na tym module pytań i odpowiedzi, który nastąpi po prezentacji. O, tutaj jeszcze uprzedzę, bo też bardzo często o to pytacie. Jeżeli chodzi o prezentację, to zostanie ona do Was wysłana automatycznie po zakończeniu webinaru. Jeżeli chodzi o nagranie, to my go nie udostępniamy tak domyślnie, ale ono za jakiś czas pojawi się na YouTubie, więc tam będziecie mogli je w całości obejrzeć. I dzisiejszy webinar potrwa maksymalnie 1,5 godzinki z pytaniami. Sama prezentacja to jest około godziny plus Wasze pytania i odpowiedzi naszego dzisiejszego gościa. Dobrze, to tyle ode mnie. Życzę Wam miłego odbioru i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Jakby to ja jeszcze dla przypomnienia, jakby Tomasz Szwed, dzień dobry. I to, co już wcześniej przed tutaj wejściem jakby ustaliliśmy, że pierwsze wrażenie jest, to znaczy książki są za mną i mam duży mikrofon, w związku z tym profesjonalizm zachowany. Słuchajcie, drodzy Państwo, 60-70 minut przed nami i to, co od czego chciałbym zacząć, to powiem Wam taką historię, że w momencie, kiedy przygotowywałem się do tego wykładu, weszła do pokoju moja nastoletnia córka, pytała się, co robię. No, powiedziałem, że mam taki wykład, który się nazywa Moc komunikacji. I to, co od niej usłyszałem, to usłyszałem zdanie, które jakby brzmiało: znowu będziesz mówił o komunikacji. Na końcu tego zdania było XD. Ja już pomijam to, że ja w dalszym ciągu nie wiem, co to znaczy to XD, ale wtedy jakby dotarło do mnie to, że faktycznie jest tak, iż o tej komunikacji jest wszędzie. Na wielu szkoleniach, które nie mają nic wspólnego z komunikacją, jednak trenerzy mówią o komunikacji.
O komunikacji mówi się, nie wiem, w szkole, na zajęciach, w telewizji, w radiu, w programach śniadaniowych. Pomyślałem sobie, może faktycznie tego jest już trochę za dużo. Ale z drugiej strony, jak cofnąłem się myślami do przykładów z waszych firm, z organizacji, z którymi współpracuję, to z kolei mnóstwo takich przykładów negatywnych, związanych z konfliktami, z jakimiś emocjami, ze stresem. One są związane właśnie z nieporozumień słownych, komunikacyjnych. I jak sobie już tak powiedziałem, że jednak to ma sens, to pomyślałem sobie, że byłoby fajnie, gdyby opowiedzieć wam o. I to jest jakby program dzisiejszego spotkania z uwzględnieniem poszczególnych punktów i już za chwilę Państwu też powiem, co będzie dotyczyło tak naprawdę jakby waszej pracy ściślej, a co będzie dotyczyło tak bardziej ogólnie natury komunikacyjnej. Pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, jak ta komunikacja wygląda obecnie. Obecnie i powszechnie, może w takim znaczeniu. I chciałbym wam opowiedzieć o tak zwanej grze, w kto ma rację. Ta gra została wymyślona przez pana o nazwisku Rosenberg, który tutaj też się pojawia i będzie się pojawiał w drugiej części tej dzisiejszej mojej opowiastki. On to tak zatytułował, natomiast jak to w praktyce wygląda i czy faktycznie tak jest, no to będziecie mogli sobie sami to zweryfikować. W momencie, kiedy sobie powiemy już to o tym, jak to wygląda i czy faktycznie jest źle, czy jest średnio, czy jest dobrze, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu jest tak, jak jest. Skąd taka nasza powszechność komunikowania się między sobą? I druga część dzisiejszego spotkania będzie miała na celu bardziej odpowiedzieć na pytanie, no dobra, okej, jest jak jest, ale co robić, żeby tych problemów komunikacyjnych było mniej. Wówczas jakby troszkę bardziej opowiem o panu Rosenbergu, jakby trochę o tej żyrafie i szakalu. To był taki gość, który chodził na szkolenia z takimi dwoma maskotkami. W jednej ręce miał żyrafę, w drugiej miał jakiegoś, to miał być szakal, no, podobny do szakala, jakiś taki psiopodobny stwór. O Rosenbergu i o jego sposobie na to, w jaki sposób komunikować się, żeby ta komunikacja była efektywna i żeby ona była taka mniej sprawiająca nam złych emocji, stresu, nerwów, a tego wszystkiego, czego nie lubimy w komunikowaniu się między sobą. Jak nam się uda to powiedzieć, to by chciałbym skończyć to dzisiejsze nasze spotkanie takimi konkretnymi korzyściami, które płyną dla organizacji, dla waszej pracy, dla komunikowania się między sobą, dla komunikowania się waszego z klientami w sytuacjach i normalnych, powszechnych, i tych trudnych. To natomiast, o czym nie będę mówił, jeśli chodzi o komunikację, to nie będę mówił o komunikacji niewerbalnej. Bo jak wszyscy wiecie, komunikacja dzieli się na tę werbalną, niewerbalną, czyli gesty, mowa ciała, kontakt wzrokowy i tak dalej. Ja chciałbym się dzisiaj jednak skupić zdecydowanie na komunikacji samej tej słownej, na komunikacji werbalnej, czyli na tym, w jaki sposób my ze sobą i do siebie, ze sobą rozmawiamy i do siebie się odzywamy. To jest plan tej najbliższej godzinki i do rzeczy. Jak w każdym wykładzie, zaczynamy tak naprawdę od definicji. Ja tutaj wziąłem definicję z Wikipedii, ona nam jest wszystkim znana.
I zresztą to, co chciałbym jeszcze podkreślić, to jest jedyna, żeby była jasność, definicja w ogóle w tym dzisiejszym naszym spotkaniu, w związku z tym nie bójcie się, że będzie to przepsychologizowane. Postaram się, żeby było jak najbardziej, żeby to było jak najbardziej blisko nas, blisko ludzi. Natomiast zobaczcie, bo mówimy o komunikacji, natomiast nie zdajemy sobie często sprawy, jaka to jest skomplikowane działanie tak naprawdę, bo zobaczcie, żeby była komunikacja, czyli wymiana komunikatów językowych, po pierwsze muszą być dwie osoby przynajmniej, no, chyba że sam ktoś ze sobą się komunikuje, ale to wtedy też zrozumienie jest lepsze. Dwie osoby i teraz tak. Najpierw musi powstać u tej pierwszej osoby zwanej nadawcą jakaś myśl, czyli coś musi zakiełkować w głowie. Później ta myśl pokonuje drogę z mózgu do, nie wiem, kanału. Jeśli to jest kanał werbalny, to do odgłosu paszczą albo do jakiegoś tam zapisania komputerowego. Czyli ta myśl już może być troszkę zniekształcona na skutek tej drogi, która jest w momencie, kiedy przekazujemy ją. Później ten komunikat leci sobie albo w powietrzu, albo było na łączach internetowych, wpada komuś w oko, tudzież w ucho i znowu z jego ucha leci do mózgu, gdzie jest interpretowana. Cały bajer w komunikacji polega na tym, żeby myśl tego pierwszego gagatka była spójna z interpretacją tego drugiego odbiorcy. A to nie jest takie oczywiste. My inaczej definiujemy pewne słowa, inaczej definiujemy, gdy patrzymy na rzeczywistość, inną perspektywę tej rzeczywistości mamy i pojawia się, inne emocje nam towarzyszą, inny kontekst jest naszych wypowiedzi. Wchodzimy w role społeczne często, inaczej komunikujemy się jako klient ze sprzedawcą, inaczej komunikujemy się jako sprzedawca z klientem, dziecko z rodzicem, mąż z żoną, żona z mężem i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, te konteksty powodują to, że czasami ta komunikacja nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Rosenberg mówił o tej powszechnej grze, jakby w kto ma rację, ponieważ z reguły jest tak, że podczas wymiany komunikatów chcielibyśmy, żeby ta nasza racja była naszą racją. Bardzo często jest tak, że my w wymianie tej komunikacyjnej bardziej koncentrujemy się na tym, co my mówimy, niż na tym, co ktoś mówi. Czyli mniej słuchamy, więcej mówimy. I to wszystko kształtuje się, zaczyna się kształtować w naszych domach, od naszych rodziców, od naszych środowisk. I teraz przypomnijcie sobie, bo myślę, że to nie jest tylko, nie wiem, moje doświadczenie czy moich bliskich, ale myślę sobie, że wielu z nas pamięta w domach, będąc małymi grzdylami, te komunikaty, które do nas są wysyłane. I zobaczcie, co się dzieje. Te komunikaty, one są wysyłane często w postaci takich komunikatów ty, w postaci pewnych takich rzuconych informacji, natomiast tam jest zdecydowanie mniej słuchania. Pierwszym takim sloganem, takim hasłem, który prawdopodobnie wszyscy, którzy teraz słuchacie, słyszeliście w domach, to jest bądź grzeczny z rodziców w kierunku dzieci. Notabene, ja nie wiem, ale coś dorośli mają jakiegoś fioła na punkcie tego, żeby dzieci były grzeczne. Jest mnóstwo różnych określeń, ale grzeczny to jest najważniejsza w ogóle rzecz w byciu dzieckiem. Takie mam czasami wrażenie. Są komunikaty typu przeproś, typu nie denerwuj mnie. To są rzeczy, które jak słyszymy często, one budują nasz
zasób komunikacyjny, nasz sposób komunikacji w przyszłym dorosłym już życiu. I w małżeństwie, i w rodzinie, i w partnerstwie, i w końcu w organizacji, w pracy jakby zawodowej. Z tych takich sformułowań, które sobie przypominałem, jak rodzice odzywają się do dzieci, mi się najbardziej podoba takie sformułowanie, jak rodzice mówią do dzieci, typu idź do swojego pokoju i przemyśl to. I wiecie, mamy Kubusia lat 4,5, tak, który, nie wiem, rodzic ma nadzieję na to, że ten Kubuś pójdzie do swojego pokoju i będzie myślał, tak, co ja źle zrobiłem, muszę zrobić rachunek sumienia, co mam w przyszłości zrobić lepiej, żeby moja mamusia była bardziej zadowolona. I później wychodzi ze swojego pokoju, mamusiu, oczywiście przemyślałem, tak, zrobiłem następujące rzeczy złe i postanowiłem poprawę. No przecież to jest absurd. Natomiast tego typu rzeczy słyszymy, z pewną intencją oczywiście dobrych efektów, tego, że to idzie w dobrym kierunku. Niestety te sformułowania, które oczywiście ja teraz przejaskrawiam, żeby było jasność, nie tylko te słyszymy, bo i słyszymy mnóstwo fantastycznych słów od naszych rodziców, ale tego typu sformułowania, one powodują to, że nasza forma komunikacji, ona jest naszpikowana wieloma takimi sformułowaniami, które w naszej komunikacji są raczej murem, a nie taką cegiełką budującą jakość tej komunikacji. I tu chciałbym wam poopowiadać już o takich sformułowaniach, które postarajcie się też odnajdywać u siebie w życiu i takim osobistym i zawodowym. Sformułowania, którymi się często posługujemy z dobrymi intencjami. Wiemy, że chcemy dobrze, natomiast efekty są różne i na skutek tych efektów później mówimy, że coś nie zagrało, mając na myśli to, że to były, nie, że były jakieś nieporozumienia komunikacyjne. Natomiast intencje bardzo często mamy jak najbardziej pozytywne, dobre, chcące jakby doprowadzić do pożądanych celów. Pierwsza takie sformułowanie, które przyszło mi do głowy, to są wszelkie komunikaty ty, a nie komunikaty ja. Tu myślę, że jakby będąc na wielu szkoleniach czy czytając książki, artykuły, wiecie, czym się różni komunikat ty od komunikat ja. Komunikat ja to jest wyrażanie moich uczuć, wyrażanie emocji, upodobań. Komunikat ty z tym palcem wskazującym często to jest, że ty jesteś taki, ty jesteś taka. I ja mam takie spostrzeżenie, tak na początku będzie trochę o tych takich kwestiach rodzinnych, jak rodzice się do dzieci odzywają, no stąd w ogóle uczymy się tych zachowań komunikacyjnych, ale ja mam takie wrażenie, że komunikaty ja łatwiej nam jest kierować i one są dla nas normalne, bardziej powszechne, co za tym idzie, w kierunku do malutkich dzieci, bo wyobraźcie sobie jakby sytuację taką, że mała Zuzia je obiadek przy stole i ma tę łyżkę i tam, wiecie, no niezgrabnie łyżką trafia do buzi, siorbie, gdy ta zupa jej wylatuje, to mamusia jest w stanie powiedzieć do małej Zuzi zdanie, które brzmi: Zuziu, kochanie, mamusi przeszkadza to, w jaki sposób jesz zupkę. Okej, tak? I to jest ewidentnie komunikat ja. Mamusi przeszkadza to, w jaki sposób jesz zupkę. Ale teraz wyobraźcie sobie, że zamiast Zuzi siedzi Karolek, lat 32, i teraz mamy po prostu mamusię, jest Karolkiem, i Karolek je zupkę, i po prostu wiecie,
i siorbie ją i w ten sposób je, to już mamusia nie powie: Karolku, mamusi przeszkadza to, w jaki sposób jesz, raczej nie powie, tylko generalnie mówimy: Karol, jak jesz ty taki i owaki. I to jest dla nas jakby bardziej powszechne. My z komunikatów ja, które są w sposób, według Rosenberga na pewno, w sposób naturalny stanowi nasz język, czyli jest to dla nas bardziej naturalne, my ucząc się przechodzimy do komunikatów ty, czyli mówimy: ty łobuzie, ty tam taki owaki, naucz się, zrób to i to, tak? I to jest powszechne, a to powoduje zdecydowanie konflikty. Więc pierwsza rzecz to jest komunikat ty, który buduje zdecydowanie ten mur komunikacyjny między nami a klientem, partnerem, dziećmi, małżonkami i tak dalej. Drugą rzecz, którą tutaj widzicie, to jest doradzanie. To jest doradzanie, czyli tak zwane żebyśki. Czyli przychodzi, nie wiem, wiecie, ktoś do was z jakimś, nie wiem, problemem, to my mówimy, że, nie wiem, przychodzi jakaś tam dziewczyna i mówi: słuchaj, no, przeziębiłam się, mam katar i nie wiem, co zrobić. No to jest tak: słuchaj, najlepiej weź, nie wiem, jakieś tam tabletki jemskie, bo czosnek z cytryną czy mleko, i pamiętaj, żebyś nie chodziła boso i żebyś robiła to i to i to. W komunikacji to doradzanie jest troszkę elementem, nawet nie troszkę, jest po prostu elementem, który może stanowić barierę komunikacyjną polegającą na tym, że my mamy poczucie, że ta druga osoba się wymądrza i wie lepiej od nas. W związku z tym błagam, żebyście tych żebyśków jak najmniej mówili innym, no bo to nie buduje komunikacji, relacji z innymi ludźmi. Wiecie, bo to jeszcze dochodzi do takiego czegoś, że nie wiem, przychodzi ktoś i mówi, że do was: słuchaj, bo ja nie wiem, mój Adam, chłopak załóżmy, mój Adam, tam widziałam go z Karoliną, gdzieś tam w parku był. I nie daj Boże, jak ta druga osoba wam powie: a mówiłam ci, żebyś go rzuciła, bo on jest taki, ma już takie odstające uszy i tak mu z oczu patrzy źle i tak dalej. Te rady, tak, nie budują relacji komunikacyjnej. Bagatelizowanie to jest następne sformułowanie, jakby taki zbiór sformułowań. Bagatelizowanie to jest, wiecie, takie... ktoś przychodzi z jakimś do was problemem, czy coś mówi, chce porozmawiać o czymś, no bo dla niego to jest problem, tak? Mówi: nic ci nie stało, nic ci nie stało. Bagatelizowanie też jest takim sformułowaniem, tu też odwołam się jakby do tych jakby słynnych rodziców, jak czasami widzicie, że w sklepie na przykład jakiś tam grzdyl zajwania alejką tam między keczupami a dżemami i przewraca się, tak? I teraz co robi często rodzic? Ten drze się na cały sklep, a rodzic mu mówi, że nic się nie stało, nic się nie stało, wszystko będzie dobrze, nic się nie stało. Jak się nic nie stało, skoro po prostu, nie wiem, boli go, tak? Tu mu krew leci z nosa, nic się nie stało. Jest też kategoria rodziców, którzy w tym momencie jeszcze dodają taką też zaczerpniętą w ogóle z doświadczeń swoich rodzinnych frazę, że żeby odciągnąć uwagę od tego dziecka. Mówią: zobacz, tam zajączek za mąką i cukrem jest, zajączek ucieka, bo myślą, że wtedy dziecko uspokoją. To nie jest komunikacyjnie i relacyjnie dobre. To jest mur, który mówi o tym, że ja bagatelizuję tak naprawdę twój problem. Jeśli ktoś ma problem, wysłuchaj go. Zresztą za chwilę powiem w drugiej części, jaki sposób i co robić najlepiej, żeby tego unikać. Licytowanie
To jest też fantastyczne jakby sformułowanie, czyli wiecie, ktoś przychodzi i mówi, że nie wiem, słuchaj, mam, nie wiem, pryszcz na nosie mi urósł, a mam właśnie teraz rozmowę kwalifikacyjną, co ja zrobię, mam pryszcz na nosie. Co to twój pryszcz? Ja to miałam po prostu, tak, i ja to mam. I wiecie, opowiadanie o tym, że nie wiem, ja mam większego pryszcza, nie na nosie, tylko na czole i tak dalej. Umniejszanie tego, co się dzieje. Ja troszkę to oczywiście przejaskrawiam i troszkę jakby prześmiewczo do tego podchodzę, natomiast pamiętajcie, że my wszyscy, jak tu jesteśmy, robimy to w mniejszy albo w większy sposób. My w taki sposób reagujemy też na różne spory jakby z klientem, który do was pisze. Właśnie poprzez licytowanie, bagatelizowanie. I starajcie się jakby zapamiętywać te rzeczy, pamiętywać sobie jakby w swoich przykładach, żeby nie popełniać tych błędów, bo to ewidentnie są błędy komunikacyjne. I króciutko dalej, uogólnianie, czyli te wszystkie wiecie, jakby ty zawsze, nigdy, tylko, no to by bezsprzecznie oczywiście tego też nie powinniśmy robić. Pytanie retoryczne, ja się tu rozśmieszam na samą myśl, bo mam taki obrazek w głowie, nie wiem, czy państwo też takie obrazki macie, ale takiego nauczyciela, który idzie z dziennikiem jeszcze ze starych czasów do pokoju nauczycielskiego i wiecie, przed nim przebiega jakaś, nie wiem, jakiś tam łobuz, Józek i uderza tego nauczyciela w kolano, załóżmy, tak? I teraz ten nauczyciel go łapie i trzyma go tak za rękę i zadaje mu pytanie, tak? Co się mówi, Józiu? No proszę, co się mówi? Co się mówi? I już wie, o co chodzi tak naprawdę, tak? I jest to ewidentnie pytanie takie, które ma wzbudzić poczucie winy u Józka. Nauczyciel raczej nie powie, przynajmniej ja nie mam takiego, przepraszam wszystkich nauczycieli, oczywiście na pewno są tacy, którzy tak mówią. Natomiast no, czy nie powiesz, że Józiu, uderzyłeś mnie, to teraz boli, nie wiem, podarłeś mi spodnie czy sukienki, z tego powodu przykro. Tylko nie. Co się mówi? Cisza, to jest kolejne takie sformułowanie. No to myślę, że też wiemy, o co chodzi. Czasami jest tak, że widzimy, że nie wiem, nasz partner, partnerka jest taką, ma minę, którą my interpretujemy jako smutną czy zdenerwowaną. Pytamy się, co się stało. No i z tą samą miną nic. Albo cisza. Nie? No to też jest ten element komunikacyjny, który czasami w tym przypadku jest bardzo pożądanym elementem komunikacyjnym. Natomiast w innych, kiedy ktoś zadaje pytanie i chciałby odpowiedzi, byłoby miło na to pytanie odpowiedzieć. I zostały nam dwa jeszcze, tak? Czyli pocieszanie. Nie martw się, wszystko się ułoży, wszystko będzie dobrze, dla chcącego nic trudnego. I wiecie, tego typu sformułowania. Też jedno z moich ulubionych, czyli miałem to samo. No tak, miałem to samo, tak jest. Wiem, rozumiem cię, miałem to samo. Czasami jest jeszcze tak, że miałem to samo, ale gorzej, żeby było jakby tak, wiecie, poważniej to brzmiało. I teraz zobaczcie, co się dzieje. W momencie, kiedy my posługujemy się takimi sformułowaniami i wiedząc o tym, mając dobre intencje, powtarzam, my zaczynamy wchodzić w tę grę, kto ma rację, i zaczynamy często poprzez tego typu sformułowania eskalować emocje i doprowadzać do pewnych efektów, do których nie chcielibyśmy doprowadzić. I teraz zobaczcie, przykład zaczerpnięty z pewnej rozmowy sprzedawcy z klientem. Pięć krótkich zdań.
Wam wyświetlę i zobaczcie, jak to fajnie widać, jak to się narasta i kształtuje i buduje takie negatywne emocje. Klient coś kupił, dostał jakąś, nie wiem, złą rzecz, zły produkt, napisał do sprzedawcy. Sprzedawca mu odpisał, że sprawdzi jak najszybciej, czy ma ten sam produkt inny, nowy, w sensie nieuszkodzony, no i da znać. No i mija tydzień. Mija tydzień i klient wysyła informację. Czekam na odpowiedź ponad tydzień. No i widzicie. Informacja zwrotna od sprzedawcy, ma pan prawo zwrotu w głowie klienta. Jak to? To ja czekałem na wymianę, a on mi mówi, że mam prawo zwrotu? Kurczę, przecież to wiem. Odpowiedź klienta. Wiem, nie skorzystam, skorzystam raczej z wystawienia obiektywnej opinii. Sprzedawca, to łobuz, on chce wpisać mi negatyw, w związku z tym niech ma. W takim razie nic pan u nas nie kupi. No jak widzicie, odpowiedź klienta jest taka, że popłakał się z rozpaczy. Pięć zdań, tylko i wyłącznie. I zobaczcie, jak to można byłoby zupełnie inaczej rozwiązać. Natomiast my, wchodząc w tę grę, eskalujemy emocje, no i czasami doprowadzamy do takich kompletnie bezsensownych efektów. No więc dlaczego tak jest, jak jest? Ja sobie wyodrębniłem na użytek tego naszego spotkania dzisiejszego trzy takie główne przyczyny, dla których tak jest. Pomijam oczywiście tę przyczynę taką, wiecie, związaną z, o czym mówiliśmy, związaną z naszym wychowaniem, z tym jak w domu, jak w szkole, bo trzeba przyznać, że model szkoły, który funkcjonował przez lata i myślę, że funkcjonuje w dalszym ciągu w dużym procencie, też nie ułatwia tej komunikacji, wręcz podkreśla te cegiełki budujące mur komunikacyjny. Ale oprócz tych rzeczy. Pierwsza przyczyna. Ona będzie związana też z trzecią, ale w troszkę innym ujęciu. Zobaczcie, macie jakby tutaj, drodzy Państwo, dwie fotografie dwóch piesków. I pytanie jest do Was takie, żebyście sobie odpowiedzieli w głowach, czy też możecie głośno, ale i tak nie będziemy Was słyszeć, do którego pieska byście się mniej bali, do którego pieska z większą łatwością byście podeszli go pogłaskać i tam, nie wiem, pobawić się, albo pozwolilibyście, nie wiem, swojemu małemu dziecku podejść do tego pieska. Rzecz jasna, że większość na tak zadane pytanie, patrząc na dwa psy, gdzie jest jeden duży, a drugi mały, odpowie, że zdecydowanie ten po lewej stronie, bo jest malutki, skłociutki i jeszcze ma duże predyspozycje i talenty ogrodnicze. Natomiast ten drugi jest duży i tak srogo na nas patrzy. Jasne, że jest spośród Was grupa, która sobie pomyślała, że skoro zadaje takie pytanie, to pewno nie ten pierwszy z grabkami, tylko ten drugi bez grabek. I to jest prawidłowa odpowiedź w sensie takim, że zdecydowanie łagodniejszym psem, tak w praktyce, bo to znam te dwa psy, był ten po prawej stronie, łagodniejszego psa naprawdę w świecie nie widzieliście, natomiast ta mała menda z grabkami, to byście tam podeszli do niej, to naprawdę dużo różnych rzeczy może wam zrobić.
ten kilkutygodniowy de facto szczeniak małymi ząbkami. Natomiast po co to pokazuję i po co to mówię? Ponieważ w naszej komunikacji bardzo duże znaczenie odgrywa nastawienie do odbiorcy, nastawienie do tego, z kim mamy rozmawiać, z kim mamy się komunikować. I to, w jaki sposób my się nastawimy, bardzo wpływa na jakość budowania relacji i porozumiewania się z tą drugą osobą i na uzyskaniu efektów, uzyskaniu celów. Ja nie chcę tu mówić o pierwszym wrażeniu, czy ono trwa 4 sekundy, 15 czy 64, bo nikt o tym nie wie, nikt tego nie zbadał, nie wierzcie w jakiejś rzeczy, że to coś trwa 2 czy 3 sekundy, jakieś tam pierwsze wrażenie, ale niewątpliwie ono jest. Niewątpliwie ono powoduje coś, co się nazywa torowaniem, czyli wchodzimy w pewną trasę, w pewien tor relacji z tą drugą osobą. I kiedy mamy nastawienie pozytywne, tudzież neutralne, to zdecydowanie nam jest łatwiej. Kiedy mamy nastawienie negatywne, jest trudniej. No nie było to zdanie odkrywcze, to co teraz powiedziałem, no ale musiało to wybrzmieć. Bo teraz sobie zobaczcie, czy nie mieliście takiej sytuacji u siebie w pracy, że dzwoni telefon, ktoś z was odbiera ten telefon i po drugiej stronie mówi, że jakby dzień dobry, nazywam się Marek. Załóżmy, dzwonię w sprawie, nie wiem, przesyłki, trampoliny. I teraz wy wiecie, że wasza koleżanka sprzedaje te trampoliny, zajmuje się, czy sprzedawała trampolinę i mówicie, jakby, ej Anka, słuchaj, dzwoni ten gość od trampoliny. Coś jest nie tak. No i Anka mówi, a skąd ten gość dzwoni? No mówicie, nie wiem, z Konina. No i teraz Anka ma złe doświadczenia z Koninem, bo kiedyś jakiś gość z Konina nakrzyczał na nią, tak? Jest. Odpala jej się w głowie by to wspomnienie i mówi, z Konina to dramat, tam po prostu mieszkają po prostu sami. I tutaj możecie sobie włożyć jakieś słowo, które wam przychodzi do głowy. O kurczę, będzie burza, ja bidule. I podchodzi do słuchawki. No i teraz wiecie, z takim nastawieniem, tak, to torowanie jest w jedną stronę. To nie będzie tak, że ona, jasne, ja nie wątpię w to, że wy staracie się na wszelki sposób wówczas w tych rozmowach telefonicznych uśmiechać się, mówić, że oczywiście, jakby panie Skolina, no super, tak dalej, ja rozumiem pan, natomiast w środku gdzieś budzuje. I dlatego i uważam, że nastawienia na to, co my robimy, one są niedocenianą przyczyną naszych pozytywnych i też negatywnych doświadczeń komunikacyjnych. W książce Pułapki podejmowania decyzji Kahnemana, czy Pułapki myślenia Kahnemana, jest takie doświadczenie, że jak działa torowanie, bo wyobraźcie sobie, że mamy, nie wiem, jedną grupę ludzi, którym to puszczamy film o, nie wiem, o powodzi, no i oni widzą powódź, jak ludzie się ratują, co tam z domami się dzieje, samochody pływające rzeką, no w ogóle tam dramaty. I później mają takie króciutkie, małe zadanko, wstawić literkę brakującą w słowie. I to słowo jest w, o, jest przerwa i a. Jak się domyślacie, ludzie wstawiają tam literkę d, żeby powstała woda. 100%. Druga grupa nie ma filmu o powodzi, tylko ma film o motywacji, o budowanie celów, o pewnej chęci zdobywania czegoś, o samodyscyplinie, tak? I ma na zakończenie tego filmu uzupełnić to słówko, czyli w, o, kreska, a. I 100% tych osób nie buduje tam literki d, tylko literkę l, gdzie z tego słowa powstaje jakby samo słowo wola.
Tak to się dzieje i zwracajcie uwagę na to, że to nastawienie do drugiego człowieka, ja nie mówię o tym, żeby to było, wiecie, amerykańskie, hej, wszyscy jesteśmy friendami, w ogóle super, tak, gość na was krzyczy gdzieś ten, załóżmy ten z Konina, a wy mówisz, super, jestem nastawiony pozytywnie człowieku, no nie o to chodzi, no bądźmy zdroworozsądkowi, natomiast też unikajcie tego nastawienia na nie, tego, że jak ktoś kiedyś nakrzyczał i ma, nazywa się Franek i ma niski głos, to wszyscy Frankowie z niskim głosem są źli. No nie na tym rzecz. Nie na tym rzecz polega. To jest pierwszy argument. Pierwsza przyczyna tych błędów komunikacyjnych. Druga przyczyna to jest to, że jesteśmy, poczekajcie, bo się tutaj nie chcę, jest, poszło. Jesteśmy różni. I my często zapominamy o tym. To też, przepraszam za truizm, oczywiście, my wszyscy wiemy, że jesteśmy różni. Tylko w praktyce takiej relacyjnej, komunikacyjnej zapominamy, że jesteśmy różni. My myślimy sobie, że takie sformułowanie, które ono istnieje gdzieś w czeluści relacji z klientami, czyli to sformułowanie, że jak to było, obsługuj klienta tak, jak sam chciałbyś być obsługiwany, ono ma swoją złotą myśl i ma swoje racje, ale generalnie to jest takie trochę słabe to powiedzenie. Ono jest nawet, powiedziałbym, nieprawdziwe to powiedzenie, bo skoro ja jestem człowiekiem, który lubi konkret, nie ma pitu-pitu, tylko proszę cena, wysyłka, kiedy, jak, co, to ja bym bardzo nie chciał, żeby ktoś mnie obsługiwał w sposób następujący, że panie Tomeczku, jak tam życie, jak tam w Poznaniu, czy słonko świeci, czy nie świeci, a jak w ogóle by dzieci, czy maturę zdała, czy szkoła poszła. Znaczy, no kurczę, no nie, bo ja tego nie wymagam od relacji ze sprzedawcą. A gdybym był takim słoneczko, to chciałbym, żeby ktoś mówił też do mnie słoneczko. Zastanówcie się nad tym, czy to zdanie, że obsługuj klienta tego, jak sam chciałbyś być obsługiwany, jest ok. Mnie się wydaje, że kurczę, jest trochę przereklamowane. I teraz zobaczcie. Ludzie są z jednej strony introwertykami, z drugiej strony ekstrawertykami. Z jednej strony dzwonią do was, krzyczą na was, albo krzyczą do was, albo was bardzo chwalą, albo wam opowiadają historię ze swojego życia, albo wam opowiadają, że po prostu ta huśtaweczka ogrodowa, którą kupiłam dla mojego wnusia, fantastycznie się jakby spisuje i że w ogóle no super, zawsze będę kupowała u was huśtaweczki ogrodowe. Albo tylko i wyłącznie mówisz, że po prostu, nie wiem, jakiś tam krasnal w ogrodzie, który stał, miał mieć nosek taki różowy, a jest taki lekko czerwony, bo jest nastawiony na szczegół. Ludzie są różni i trzeba to zaakceptować, ba, trzeba z tej różnorodności jak najbardziej czerpać. I teraz nie chodzi o to, żebyście wy, komunikując się z poszczególnymi typami ludzi, byli kameleonami, że wiecie, jakby najpierw jestem, a później no nie, bo chodzi o to, żeby w komunikacji zachować autentyczność. I ta autentyczność jest bardzo ważna. Natomiast żebyście pamiętali, żeby troszkę się uelastycznić, żeby troszkę słuchać tego drugiego człowieka i zacząć mówić chociaż troszkę jego językiem. Na niektórych warsztatach ja się spotykałem, że było mówione takich sprzedażowych, że jakby prowadzący mówili o tym, że absolutnie nie można posługiwać się zdrobnieniami, bo to pieniążki, fakturka i tak dalej, to jest absolutnie zakazane. No, z jakiego powodu jest zakazane?
skoro ktoś do Was dzwoni i mówi, że proszę Pani, ja tylko mam takie małe pytanko, takie, kiedy fakturka jakby przyjdzie do mnie, czy nie dostałam fakturki, albo czy jest możliwość fakturki, dlatego że nie zaznaczyłam tam w tej opcji, że fakturki, teraz bardzo bym chciała. No kurczę, no jeśli klient w swojej wypowiedzi powtórzył 44 razy fakturka, nie bójmy się użyć słowa fakturka. No super. Jak to brzmi, że ktoś do Was mówi zdrobniale, a Wy mówicie jakby pieniądze, cash, stop, karta. No nie. Ta różnorodność jest rzeczą zupełnie normalną, tylko pierwsza rzecz jest taka, żebyście sobie, drodzy Państwo, uświadomili, co jest w Waszej naturze, co stoi po waszej stronie. Czy Wy nie jesteście, nie wiem, skrajnym introwertykiem, czy skrajnym ekstrowertykiem, czy skrajnym człowiekiem nastawionym na emocje albo na zadania. I czerpcie z tej różnorodności, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz w komunikacji. I trzecia, ostatnia już przyczyna, to jest powiązana z tą pierwszą, tak jak powiedziałem, to jest nieodróżnienie faktów od naszej interpretacji. Ja mam takie wrażenie, że my często gubimy się w tym, co się zdarzyło, co się wydarzyło, co miało miejsce, z naszym wyobrażeniem o tym, co miało miejsce. Teraz zobaczcie, to co tutaj macie na tym slajdzie napisane, drodzy Państwo, od dołu do góry, to jest to, co się dzieje w momencie, kiedy my widzimy coś i przetwarzamy to coś na jakiś komunikat, czy też na jakieś nasze działanie. I prześledźmy sobie to od dołu. Przejaskrawiony, rzecz jasna sposób. No wyobraźcie sobie, macie szefa, dla wszystkich szefów, którzy tutaj słuchają, macie pracownika jakiegoś, którego lubicie. I teraz jesteście w pracy i ten pracownik, współpracownik, tudzież szef, przychodzi koło was z miną, no taką, kąciki ust zapadnięte, zaciśnięte, tak jakby szczęki, wzrok utkwiony gdzieś w przestrzeni, ściśnięte tutaj te żuchwy, widzicie to. I teraz co się może wydarzyć w przejaskrawiony sposób? Moje zmysły rejestrują zdarzenie, czyli widzimy tego człowieka w takim opisie, którym teraz próbowałem Wam przedstawić. To, co robi nasza głowa, przyswajam wyselekcjonowane dane. Znaczy nie przyswajamy całości, tylko to, co jest dla nas spójne i co jest pewnym obrazem, który chcemy przyswoić. Czyli on mógł mieć taką twarz, jak ja po raz powiedziałem, i to przyswajamy, bo to jest dla nas czymś na przykład nowym, bo on z reguły jest uśmiechnięty, ale nie zwracamy uwagi na to, że on w taki, a nie inny, nie wiem, sposób stawia stopy, tudzież sobie macha jakby rozluźnioną ręką. Tak? Patrzymy na to, co chcemy widzieć. I przyswajam wyselekcjonowane dane. Jak już sobie to przyswajam, interpretuję i nadaję znaczenie. Interpretuję, czyli mówię, o kurczę, ale on musi być wściekły. Ale widzę, że jest kurczę zdenerwowany dzisiaj. Następna. Formułuje sądy wartościujące. A pewno wkurzyła go ta jego żona. Tak, widzę, że ta żona to nie jest taka specjalnie dla niego. Już wiedziałem o tym wcześniej. Żona Zocha go wkurzyła. Wyciągam wnioski. Jezus, ja bym nie, w ogóle nie można jakby z zochami się żenić, bo jakby zochy są takie wredne małpy, że powodują to, co ja widzę. Doświadczam emocji, wkurzam się, ale nie wkurzam się na, nie wiem, na szefa, na siebie, nie na zochę. Na zochę, bo to ona jest prawdopodobnie winna temu, co się dzieje. Tworzę sieć przekonań, czyli jasne, ja kiedyś taką zochę poznałam dawno temu i ona też taka była. To są małpy. Następna rzecz, działam. A jak działam, to mogę iść do kolegi,
koleżanki i powiedzieć, słuchaj, ten tam, nie wiem, szef czy współpracownik, czy tam jakiś tam, nie wiem, ziutek, jaki on jest dzisiaj wkurzony, jak ta jego żona go wkurzyła, jaka ona jest małpa, tak? I generalnie mamy całą sieć takich jakby głuchotelefonicznych komunikatów, które wyniknęły tylko i wyłącznie z tego, że zszedł sobie człowiek z zaciśniętą żuchwą i z wzrokiem utkwionym w przestrzeni. Nic więcej. To jest może przejaskrawiony sposób, ale zapewniam was, że wy w dużym stopniu ulegacie tej przyczynie w momencie, kiedy odczytujecie na przykład jakieś maile od klientów, jakieś telefony, że ktoś ma jakiś ton, czyli mówicie, jakiś wściekły do nas dzwoni. Nie mówicie, że to ma taki ton, tylko jakby przypisujecie mu jakieś emocje, przypisujecie mu jakieś postawy temu człowiekowi. Nie chcę powiedzieć, że przypisywanie tych postaw na podstawie tego, co się widzi, jest złe zupełnie. Tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, żebyście starali się za wszelką cenę, podkreślam za wszelką cenę, wszystko inne, to co tu powiedziałem, nie jest obarczone tym sformułowaniem za wszelką cenę, natomiast to tak, żebyście popatrzyli na to, co faktycznie widzicie, to co jest faktem, bo te fakty mogą mieć absolutnie różne znaczenie. Ja dlatego między innymi też nie mówię o mowie ciała często, o komunikacji niewerbalnej, bo ja do końca nie wiem, że jak ktoś, nie wiem, po uchu się podrapie, znaczy, że jest zakłopotany, a jak po nosie, to jest zawstydzony, a jak zrobi jakąś taką wieżyczkę, to jest pseudomądry, a jak, nie wiem, ma postawę zamkniętą, to jest zamknięty, a nie jest mu zimno. Nie, to co widzę, to chcę powiedzieć, że ktoś ma tylko takie ręce. On wcale nie jest powiedziane, że on jest zamkniętym człowiekiem. Może być mu zimno, a może mieć złamane dwa łokcie, tak? A może tak lubi po prostu siedzieć sobie. W związku z tym nie nadinterpretujcie, bo jak będziecie nadinterpretować, to wasze działanie może być konsekwencją nie tego, co widzicie, tylko konsekwencją tego, co się wydarza u was w głowie. Ja często mi się przypomina w tym przypadku, jak opowiadam o tym, wiem o tym, że wy niektórzy znacie ten dowcip, bo jest stary i pewno jest to jeden z wielu sucharów, które zapamiętałem, ale to jest ten dowcip z jak człowiek chciał pożyczyć patelnię, bo chciał tę jajecznicę sobie usmażyć, nie miał patelni i szedł do sąsiadki z czwartego piętra i idąc na to czwarte piętro, on by sobie eskalował te myśli, tak? Czyli mówił, że pewno mi nie pożyczy, tak? Bo ona jest taki z oczu patrzy, a to ona taka jest, że krowa jedna, a to no nie. I wiecie, nastawienie, kiedy już tak nastawił i doszedł na to czwarte piętro i zapukał, ona mu uśmiechnięta otworzyła drzwi i wtedy on powiedział, a w nos sobie wstać tę patelnię. Tak działamy i pamiętajcie, żeby nie dawać się ponieść temu, że wyobrażenia stają się dla nas faktami. Nie budujcie sobie swoich własnych potworów. No i słuchajcie, czyli mamy jeszcze kilkanaście minut, to teraz w jaki sposób? Powiedzieliśmy sobie, jak jest, powiedzieliśmy sobie o tym, kto wygrywa, kto przegrywa, jakie są przyczyny, co może być okej, co może być nie okej, natomiast o czym pamiętać. No i tutaj przychodzimy do tego pana, który by wymyślił coś, co się nazywa komunikacją bez przemocy. Bo pomyślałem sobie, że zamiast opowiadać wam o wszystkich możliwych narzędziach komunikacji, zasadach dobrych, to przedstawię Państwu mały fragmencik, ale bardzo konkretny i bardzo narzędziowy i on jest związany i z narzędziami, czyli z konkretną strukturą wypowiedzi, ale też z pewną filozofią tego,
w jaki sposób komunikować się, żeby nie było tych negatywnych skutków. I gdybyście się Państwo jakby zarazili tą filozofią, to naprawdę ja wierzę w to, że ona zdecydowanie pomaga. Filozofia rzecz jasna cudzysłów. To hasło, o którym Kamila mówiła wcześniej, czyli NVC, to jest właśnie komunikacja bez przemocy. Podejście bardzo czyste, bardzo strukturalne, bardzo narzędziowe i w moim przekonaniu nie jest, powtórzę jeszcze raz to słowo, które na początku powiedziałem, nie jest przepsychologizowane. To jest dla mnie akurat ważne, bo tu jest mniej takiego pitu-pitu, tylko są konkretne zasady. No i tak, mamy rok 1934, czyli prawie 100 lat temu. Rodzi się w Stanach Zjednoczonych mały marszalik. Mały marszalik raczej ma dzieciństwo trudne. Kilka razy miał takie sytuacje, gdzie był pobity, no, ze względu głównie prawdopodobnie na nazwisko, które posiadał, takie typowo żydowskie. No i teraz mały marszalik zbierał sobie te wszystkie doświadczenia ze swojego życia, podpatrywał różnych innych ludzi ze swojego otoczenia. I tegoż marszalka zainteresowałby problem, skąd się bierze w ogóle przemoc, skąd jest agresja u ludzi, skąd te krzyki, tudzież bicie innych, ta agresja jakby cielesna. No i z małego marszalika, czy też marszalka, jakby stał się duży marszal, który został profesorem na uniwersytetach w Stanach i opracował właśnie zasadę komunikacji, która to zasada opiera się na jednym podstawowym stwierdzeniu. To jedno podstawowe stwierdzenie jest następujące. I tu wam odczytam to, co jest tutaj na tym slajdzie, bo to jest dosyć ważne. Każdy człowiek na świecie, według Rosenberga, ma dokładnie te same potrzeby. Ich jest zamknięta pula. Natomiast to, co nas odróżnia od siebie, jeśli chodzi o relacje nasze, o komunikację między nami, tak, to strategie, które mają nam zapewnić zaspokojenie tych potrzeb. I w zależności od tego, jak zostaliśmy nauczeni w domu, jakie mamy nawyki, jaka jest powszechność tej komunikacji, to te strategie są różne. I potrzeby mamy takie same, natomiast sposób zaspokojenia jest różny. Jak widzicie, tutaj te dwa zwierzęta, szakal i żyrafa, Rosenberg, żeby powiedzieć, żeby bardziej sugestywnie przekazać, w jaki sposób ta komunikacja powinna przebiegać, a jak nie powinna, to nazwał pewne komunikaty językiem szakala, czyli te złe, i językiem żyrafy. Dlaczego szakala wybrał? Myślę, że widząc to zdjęcie, wszyscy widzicie, no nie jest to urodziwe zwierzę. No i w ogóle jego życie jest takie jakby mało przyjazne. Natomiast dlaczego żyrafę? Bo stwierdził, że żyrafa to jest ssak o największym sercu, jaki istnieje na świecie. Natomiast ta jego komunikacja miała być komunikacją empatyczną, miała być komunikacją patrzącą na inne, na potrzeby innych, wsłuchiwanie się w te potrzeby, ale też patrzenie na potrzeby swoje. I w praktyce, jak to jest? Zacznijmy od potrzeb. Zacznijmy od potrzeb. Rosenberg wyróżnił 6 takich zbiorów potrzeb, które każdy człowiek posiada. I my w sposób naturalny, komunikując się z innymi ludźmi, te potrzeby chcemy zaspokajać. I teraz, żeby nie było tak, że ja już po prostu 55 minutą tylko i wyłącznie gadam, to jest krótka samoocena, krótka jakby psychozabawa jakby dla Państwa. Jest 6 tych, będzie jeszcze druga psychozabawa, będzie konkurs,
konkurs będzie z nagrodami, które wy sami sobie możecie kupić. Natomiast teraz jest psychozabawa. Ja wam przeczytam, drodzy Państwo, potrzeby, które mieszczą się w tych potrzebach, które tutaj widzicie. Pomyślcie tylko o sobie i możecie sobie pomyśleć albo zapisać, jak wolicie, na ile jesteście wy, jako wy, zadowoleni z realizacji tych potrzeb. Czy jesteście zadowoleni z nich? Ustalmy skalę od 1 do 10, tutaj nie będziemy jakoś wielce oryginalni. Jak stwierdzicie, że na przykład potrzeby fizyczne absolutnie nie macie zaspokojonych, no to jest 0, a jeśli macie maksymalnie zaspokojone, to jest 10. Przypiszcie sobie, pomyślcie sobie po prostu o tym i zwyczajowo nie stawiajcie siódemki. Od 1 do 10. Zaczynamy. Potrzeby fizyczne. Jakie to są potrzeby? To są potrzeby powietrza, pożywienia, wody, schronienia, ruchu, odpoczynku, snu, dotyku, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa wyrażania swojej seksualności. Od 1 do 10. Jesteście zadowoleni z realizacji tych potrzeb? Tudzież nie. Potrzeby związane z samym sobą. To jest potrzeba autentyczności, potrzeba wyzwań, potrzeba uczenia się, świadomości swojej, kreatywności, samokreacji, osiągnięć, potrzeba prywatności, potrzeba sensu, zaufania, spójności, rozwoju. Jesteście zadowoleni czy nie? Radości życia. To jest potrzeby takie jak potrzeby zabawy, humoru, radości, łatwości, przygody, inspiracji, prostoty, nadziei, dobrostanu takiego fizycznego. Potrzeby autonomii. To są takie potrzeby jak potrzeba wolności, potrzeba przestrzeni, niezależności, potrzeby wybierania własnych planów, celów i marzeń, własnej drogi prowadzącej do tych marzeń. No i potrzeby społeczne, czyli związane z innymi ludźmi, z potrzeba wsparcia, wspólnoty, towarzystwa, bliskości, więzi, szczerości, empatii, szacunku, zaufania, ciepła, wszystkie te wzajemności, te rzeczy związane z innymi ludźmi. I potrzeba związku ze światem, to jest potrzeba piękna, kontaktu z przyrodą, harmonii, porządku, spokoju. Takiego pokoju w ogóle na świecie. Okej. Okay. Nie wiem, na ile jesteście Państwo zadowoleni jakby z tej samooceny, którą sobie teraz dokonaliście, ale zrobiłem to z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taka faktycznie ciekawostka, ale drugi powód jest też taki, że w zależności od stopnia zadowolenia tych potrzeb, my mamy naturalne, według Rosenberga tak jest, naturalne tendencje do przyjmowania takich strategii komunikacyjnych, a nie innych strategii komunikacyjnych. I prawda jest taka, że im mamy bardziej jakby zapewnione te potrzeby na wszystkich tych sześciu grupach, tym ta komunikacja nasza jest też pełniejsza zdecydowanie i my nie mamy tych strategii takich bardziej agresywnych zaspokajania swoich potrzeb. Bo teraz zobaczcie, co się dzieje. Jest tak, że w momencie, kiedy mamy jakąś potrzebę, to my możemy ją zaspokajać w dwóch stopniach, czy w dwóch takich obszarach. To może być tak, że potrzeba sprawstwa, potrzeba wpływu, bezpieczeństwa czy szacunku może się objawiać jako pozytywny przejaw, jako tworzenie czegoś, tworzenie nowych rozwiązań, podpowiadanie nowych rozwiązań, czy w ogóle szeroko empatia rozumiana, ale może być tak, że potrzeby sprawstwa, wpływu, bezpieczeństwa, czy szacunku może ktoś sobie budować poprzez przemoc, poprzez agresję, poprzez krzyk. Często jest tak, że te osoby, które dzwonią do was i krzyczą, że po prostu no, straszne rzeczy, bo miał mieć, nie wiem, bombki różowe, a ma bombki niebieskie, a jest 23 grudnia i on czeka na bombki różowe, a dostał inne, to
On nie krzyczy tylko i wyłącznie dlatego, że bombki mają inny kolor. On, według Rosenberga, krzyczy dlatego, że jego potrzeba, nie wiem, wpływu na kogoś, potrzeba, nie wiem, sprawstwa, potrzeba, nie wiem, jakiejś, nie wiem, estetyki, bo on uwielbia po prostu bombki różowanie niebieskie, została nadszarpnięta. I to ze względu na brak zaspokojenia tej potrzeby, w taki sposób ludzie reagują. Zobaczcie, potrzeby spokoju, relaksu, bliskości, one mogą być zaspokojone poprzez spacer, książkę, sport, ale mogą być zaspokojone poprzez wszelkiego rodzaju uzależnienia. Nikotyna, narkotyki i alkohol plus inne. Wpływu niezależności, akceptacji, może być własna inicjatywa, może być nie wiem, jakaś joga, może być własny rozwój, uczenie się, ale też może być anoreksja, czy znowu agresja, czy bulimia, czy wszystkie te psychiczne choroby związane z tym, że sobie nie możemy poradzić, z tym, że nie potrafimy zaspokoić tych potrzeb. No i ostatni przykład, czyli jakby potrzeby ważności, uwagi, możemy zaspokajać uczestnicząc w jakichś stowarzyszeniach, ale możemy też zaspokajać po prostu będąc podatnymi na sekty czy próby samobójcze. Tak to jest, jeśli chodzi o nasze potrzeby. Teraz zobaczcie, w jaki sposób Rosenberg sugeruje, żeby rozmawiać. Czyli w jaki sposób Rosenberg mówi, żeby rozmawiać w języku żyrafim. Są cztery takie etapy. Ja wam będę bardzo będę wam sugerował, żebyście jakby stosowali to w sytuacjach konfliktowych, spornych, jakimś takich do wyjaśnienia z klientami, na początku mailowo, a nie telefonicznie. Mailowo jest zdecydowanie łatwiej, bo mamy pewien wzór i możemy je stosować. Pierwszy etap takiego komunikatu efektywnego, żyrafiego, to są fakty i możemy zaczynać od sformułowania, kiedy robisz to. Drugie, moje odczucia, czuję się jak. Trzecie, potrzeby, czyli na czym mi zależy. I czwarty etap, to jest prośba, czyli to, co chciałbym od mojego rozmówcy. I ta pierwsza kolumna to jest tak zwany język żyrafii, czyli ja mówię o swoich odczuciach. Mówię o faktach, ale mówię o swoich odczuciach, o swoich potrzebach. Wersja dla odważnych to są tak zwane uszy żyrafie, czyli to jest zgadywanka, co klient czuje i czego on potrzebuje, czyli co osoba, z którymi rozmawiamy, niekoniecznie klient. Czyli może być wtedy jakby wersja taka, że kiedy robisz to, i znowu jest fakt, czy to oznacza, że jesteś zdenerwowany albo przeżywasz jakieś inne emocje? Ponieważ zależy panu na tym. I pytanie, czy tak jest. To jest zgadywanka, bo Rosenberg powiedział, że nawet jak nie zgadniesz potrzeb, nawet jak nie zgadniesz uczuć, to i tak to zdecydowanie jest lepiej, niż gdybyś doradzał, lekceważył, bagatelizował i te wszystkie jakby wcześniejsze sformułowania budujące mur. Jak takie pełne zdania mogą brzmieć? Ano mogą brzmieć w sposób następujący. I to są przykłady. To sobie wyobraźcie, jakbyście tak do klientów powiedzieli, nie? Że jakby ktoś na was tam krzyczy przez telefon, a wy mówicie spokojnym głosem, mówicie: przepraszam, kiedy podnosi pan głos, czuję się niekomfortowo, a ponieważ potrzebuję skupienia się, by panu pomóc, proszę, aby mówił pan ciszej. Ja wiem, że to może wydać się sztucznie. Ja wiem, że to jest w pewien sposób uważane przez wiele jako nienaturalne. Ale powrócę do pierwszej części dzisiejszego spotkania. To nie jest nienaturalne, tylko to jest mało powszechne. Bo stało się dla nas naturalne to, co jest bardziej powszechne. Natomiast według Rosenberga to właśnie jest nasze naturalne, bo to mówimy o swoich emocjach i potrzebach. Tudzież uszy żyrafie, czyli przepraszam, rozumiem, że kiedy podnosi pan głos, to oznacza, że jest pan zdenerwowany, bo zależy panu na szybkim rozwiązaniu sprawy. Czy tak jest? I ciach. To są tylko te dwa przykłady, jako przykłady budowania zdania opartej na strukturze.
tak? Jakby zdań Rosenberga. Natomiast możecie to robić na wszelkie możliwe sposoby. I później jeszcze, jeśli będziecie mieć pytania, to wam z chęcią też odpowiem, w jaki sposób, jakby co robić, żeby jakby to nie brzmiało sztucznie. Powracając do tej struktury, to, z czym możemy mieć jeszcze problemy, przyspieszam, bo ja widzę, że już jest tutaj godzina, ta, którą powinienem skończyć, ale dajcie jeszcze jakieś 4 minutki, dobra? 5. To jest, możemy mieć problem z nazywaniem uczuć, nazywaniem emocji. I tu jest ta druga psychozabawa związana z konkursem, do którego kupujecie sobie Państwo sami nagrody. Tylko kupcie, jak wygracie, nie? Bo mnie się wydaje, może nie mam racji, ale mi się wydaje, że my znamy tylko kilka, może kilkanaście jakby emocji takich, które przeżywamy. Wiemy, że jesteśmy radośni, uśmiechnięci i tu mamy jakieś takie dwie nazwy. No i jesteśmy, mam całą gamę tych nazw takich, wiecie, jakby wkurzających, nie? Jesteśmy zdenerwowany, zirytowany, wkurzony, i tak dalej. Tu mamy więcej trochę tego. Ale to jest to, czyli złość i radość. Natomiast mnóstwo innych fantastycznych emocji, które odczuwamy, a których nie umiemy nazwać. No i przechodzimy do konkursu. 60 sekund. Ja mam tutaj taki stary zegarek po pradziadku, który będzie obliczał wam minutę. Macie 60 sekund na to, żeby wypisać albo powiedzieć sobie wszystkie uczucia, jakie znacie. I ciekaw jestem, ile będziecie tych uczuć mieli. Czas, start. 60 sekund. Teraz wy w represję, bo powiem, że minęło pół minuty, czyli 30 sekund. Okej, minęła minutka. Później podzielicie się, ile napisaliście, natomiast z reguły ludzie jakby piszą około, nie wiem, 10, kilkunastu i im się jakby po to jakby gama zamyka. Natomiast warto jest tak naprawdę jakby znać to, co czujemy i nazwać to, co czujemy, bo wtedy zdecydowanie nam jest łatwiej. Posługujemy się tylko kilkoma, no bo prawdopodobnie byłoby to dla was zaskoczenie duże, gdybym, nie wiem, ktoś przyszedł do pracy i powiedział, że wiecie co, wczoraj byłam pełna błogości, a dzisiaj jestem lekko strapiona, a może nawet rozsierdzona. Więc tego nie używamy, natomiast one istnieją, te emocje, o czym pamiętajcie, ważne, fajnie je znać. Słuchajcie, to pomijmy, tylko tutaj jedno zdanie wam powiem, że pamiętajcie, że uczucia to jest to coś, co my czujemy, że uczuciem nie jest powiedzenie zdania pod tytułem czuję się tak, ponieważ ty mnie skrzywdziłeś, albo sprawiłeś, że czuję się tak dalej. Nie, nie przerzucamy tego na kogoś, tylko dzielimy się uczuciami ze uczuciami swoimi. I ostatni fragment jakby tej struktury komunikatu Rosenberga jest prośba. I tutaj jest moja prośba do was, że pamiętajcie o jednej rzeczy. Dwóch, tak? O jedna, którą mam na myśli, jest taka, że prośba to jest komunikat, który może zakończyć się aprobatą albo negacją z drugiej strony. Czyli jeśli kogoś o coś proszę, muszę się liczyć z tym, że ten ktoś powie nie. Jeśli się nie liczę, to jest żądanie. I druga taka mniejsza moja prośba, ale jednak jest, to mów to, czego chcesz, a nie czego nie chcesz.
Słuchajcie, zastosowanie w organizacji, jakby przebrnę tylko jakby przez jakby to, co tutaj napisałem, ale mam taką nadzieję, że no, jeśli słuchaliście, to czujecie, gdzie to można zastosować, ale kiedy mówi się tym językiem, naprawdę tworzy się fajny klimat organizacyjny, fajne środowisko, fajną kulturę organizacyjną. Mam taką nadzieję, że też minimalizuje się negatywne skutki sytuacji konfliktowych z klientami. Rezygnuje się z tego języka manipulacji, że wiecie, że ja mu tak powiedziałam, myślałem, że on się domyśli, a on się nie domyślił, nie? Więc tutaj nie ma tej manipulacji, bo mówimy wprost tak naprawdę, co czujemy. Umiemy wyrażać informacje zwrotne, negatywne i pozytywne. Budujemy dobry, efektywny zespół i to, co jest najistotniejsze dla mnie, to to, że jeśli ktoś faktycznie jakby poczuje ten model komunikowania, to mam taką nadzieję, że mniej będzie się stresował. Znaczy mniej będzie odczuwał takich negatywnych emocji związanych z pracą z ludźmi, a naprawdę praca z ludźmi jest pracą najbardziej energochłonną, najbardziej spalającą. Jest trudna i w ogóle jakby wyrazy szacunku dla was, że pracujecie jakby z ludźmi, tym bardziej jakby w tych czasach, gdzie tych ludzi jest różnych wiele i tych takich pozytywnych przykładów i negatywnych. I słuchajcie, i teraz jakby ostatnia minuta, to tak podsumowując, chciałem wam powiedzieć, że kiedy się jakby przygotowałem do tego naszego spotkania, to faktycznie, no, oprócz tej wizyty mojej córki, która znowu będzie o komunikacji XD, to jednak ja jakby czułem się taki jakby, no, podekscytowany i jednocześnie jakby taki pełen nadziei, że te informacje trafią do was i że przydadzą się wam w życiu zawodowym, ale też osobistym. I dlaczego tak się czułem, bo dla mnie jest ważne, żeby jakby też to, co się mówi, to co się robi, miało ich sens, tak? I mam nadzieję, że ten sens jakby w tym wszystkim jest. No i tak na koniec powiem, że no liczę na to, że chociaż troszkę tej wiedzy stąd, tych narzędzi weźmiecie i będziecie to wykorzystywać. I teraz stop. A to, co powiedziałem, to powiedziałem, starałem się, kurczę, to powiedzieć jak najbardziej naturalnie, nie wiem, czy to mi się udało, czy nie, bo chciałem na koniec wam powiedzieć taką rzecz, żebyście jakby przekonać was do tego, że te komunikaty Rosenberga NVC, one nie muszą być wcale sztuczne. W momencie, jak powiemy je w taki sposób naturalny, to może one będą brzmieć naturalnie. A to, co przed momentem powiedziałem, to powiedziałem. Fakt, kiedy przygotowałem się do wykładu, emocja, byłem podekscytowany, pełen nadziei, na fioletowo. Potrzeba, mam potrzebę sensu, potrzebę radochy z tego, co robię i jednocześnie na zielono prośba do tego, żebyście to realizowali i mam nadzieję, że się to przyda. I macie ewidentnie tutaj, widzicie jakby ten schemat Rosenberga. No dobra, to wobec tego ciach. Koniec, godzina, która jest, Boże, przepraszam, że ja tak przedłużyłem, ale dziękuję, dziękuję bardzo. Hej, hej, wobec tego wracam do was i przejdziemy teraz do pytań. Muszę powiedzieć, że tutaj zaskoczyliście mnie ogromną ilością ciekawych pytań. Widzę, że wiele z nich odnosi się głównie do takiej praktyki kontaktu z klientem, też trochę zahaczacie o klimaty allegrowe, ale fajnie. Dodatkowo zauważyłam, że jest kilka tutaj nazwisk, kilka loginów, które się powtarzają z poprzednich webinarów, co też mnie cieszy, że wracacie, że wam się te webinary podobają. I to, co właśnie Tomek powiedział, że zachęca, żeby wykorzystać te informacje, te podpowiedzi w życiu zawodowym i osobistym, to też super właśnie wyraża ideę tych webinarów dla was, bo czasem, nie zawsze, ale czasem zdarzają się jakieś narzekania, że o, myślałem, że to będzie takie szkolenie, które bezpośrednio przełoży mi się na konwersję sprzedaży, a tutaj jest jakieś takie opowieści, nie wiem właściwie, jak ma to do mojej pracy przykleić. A co do komunikacji, no to właśnie te zasady mają to do siebie, że one czasem brzmią
znajomo, czasem brzmią banalnie, a okazuje się, że w praktyce zastosować to czy w życiu osobistym, czy w pracy, to nie jest już takie łatwe. Chciałam tutaj jeszcze Wam pokazać książkę, którą prześlemy tym osobom, które zadały najpopularniejsze pytania. Wygląda w ten sposób i jej tytuł to jest Feedback i inne brzydkie słowa, więc bardzo zachęcająco. Powiem Wam, że tak w międzyczasie sobie ją przejrzałam i wygląda naprawdę obiecująco, to właśnie dzisiejszy prowadzący nam ją polecił, więc do 10 osób, które będą pierwsze tutaj w tym rankingu pytań, jak najbardziej książkę wyślemy. Poprosiłabym Anię, która tutaj dzisiaj też jest z nami, Ania Kwiatkowska, o wypisanie właśnie, jakie dane zwycięzcy muszą do nas przesłać mailem i na jaki adres, żeby tą książkę otrzymać. A oczywiście na końcu też jeszcze wymienię ich nazwiska czy loginy, tak żeby nie było wątpliwości, kto to. Dobra, ja już się nie rozgaduję, tylko otwieram tutaj udostępnianie ekranu i pokazuję Tomkowi Wasze pytania. Dobrze, prosiłabym o potwierdzenie, czy widać mój ekran, wszystko jest OK? Tak, widać, widać. Dobra, fajnie. To pierwsze pytanie zadał Maciej. Jak komunikować klientowi, by wykonał polecenia, instrukcje tak, by czuł, że jest to dla jego dobra, że jest to dla dobra jego sprawy, na przykład zwroty, reklamacje, zaginione paczki? Rozumiem, że chodzi w tym pytaniu o to, żeby klient wykonał to, co my chcemy, żeby on wykonał. W tym sensie, że to będzie dla niego, dla jego dobra. Okej. Słuchajcie, jakby to ja zdanie wstępu. W ogóle w komunikacji jest tak, że jest fantastycznie uświadomić sobie, że my mamy wpływ tylko i wyłącznie na to, co my robimy. My nie mamy wpływu na to, co robią inni. I teraz to, co możemy zrobić, to powiedzieć klientowi następującą rzecz, że jeśli zrobi pan A, B, C, D, to korzyścią z tych A, B, C, D będzie to, to, to i to. Tudzież ja na pana miejscu zrobiłbym to, 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 to i to. Tudzież ja jako, nie wiem, osoba, która jakby pracuje jakby w branży tyle i tyle lat, zdecydowanie sugeruję panu zrealizowanie następujących rzeczy, czyli ABCD. Chodzi mi o to, żeby ten komunikat nie był nacechowany takimi sformułowaniami jak musi pan, jak powinien pan, czyli takiego doradzania jakby w sensie jakby tym palcem wskazującym, tylko żeby to było namalowanie pewnego schematu, czyli w jaki sposób i powiedzenie ja panu to sugeruję. Natomiast zawsze pamiętajcie, wybór będzie należał do klienta. Niestety to tak jest. Okej, następne pytanie od Darka. Czy dla klientów Allegro w dyskusjach rozsądniej być bardzo uprzejmym, idąc na rękę, czy stanowczym i asertywnym? Czy klienci nie będą coraz bardziej wykorzystywać proklienckich postaw firm w celu wyłudzeń nienależnych świadczeń? Mamy jakby albo białe, albo czarne, natomiast tak naprawdę jakby to jest mnóstwo tutaj odcieni szarości. Z jednej strony ja wiem o tym, że wy chcecie iść na rękę jakby państwo jakby klientom, no bo to wam się opłaca, bo wtedy ten klient nie da komentarza, tutaj, przecież nie zrealizuje tego jakby szantażu, który czasami was obdarowuje. Natomiast ja bym jednak zachował w stosunku do klientów dystans, w sensie takim, że ja bym powiedział, że to, co mogę zrobić dla pana, dla pani, to jest to, to, to i to. I to jest wszystko, co mogę zrobić. Natomiast co pani z tym zrobi, to jest znowu decyzja należy do pana. Ja bym trochę jednak nie dawał się tej pułapce tego, że będę bardzo życzliwy, że będę przepraszał. Pamiętajcie o jeszcze jednej rzeczy, że mamy jakby trzy rodzaje takich relacji z klientem. Pierwsza relacja jest taka, że jakby to ja jestem ważny, a klient jest nieważny i to bardzo fajnie funkcjonowało w latach socjalistycznych, pani ZUS, Urząd Skarbowy, pani z partii i tak dalej. Druga opcja jest taka, że to klient jest nasz pan i dla klienta robimy wszystko i chcę dosadnie powiedzieć, że ani jedna, ani druga nie jest taką
relacją, którą ja bym popierał. Ja bym popierał relacje partnerskie tylko i wyłącznie. I mnie, nie wiem, zawsze babcia powtarzała, szanuj się, Tomusiu, a będziesz szanowany. I jakby tego wam wszystkim życzę. Jakby granice naprawdę warto sobie ustalać, żeby nie dać sobie wejść na głowę. Okej, okay, następne pytanie, Phil Tony. Jak komunikować się lepiej i wydajniej z pracownikami i kontrahentami? Jak rozgryźć każdego z rozmówców i mówić tak, żeby ludzie chcieli współpracować jak najlepiej? Znaczy to ja bym powiedział tak, ja bym niczego nie rozgryzał, to po pierwsze. I też czasami funkcjonuje jakby w sprzedaży takie jakby sformułowanie, klienta to trzeba wyczuć. Też bym na siłę nie wyczuwał nikogo, bo to jakby szkoda nosa. Słuchajcie, ja myślę, że bym zaproponował naprawdę tę strukturę, którą tutaj pokazałem wam w tym webinarze, czyli mówieniem tak naprawdę o tym, co czuję, jakie są fakty, co czuję, nawet niekoniecznie jaka jest potrzeba, ale co jest dla mnie ważne. I jeśli nie trafiacie z rozszyfrowaniem, czy też tam z wyczuciem, czy tutaj jak pan nazwał to ja bym się pytał. Ja uważam, że w ogóle pytania do innych są bardzo mało wykorzystywanym narzędziem, a są bardzo, bardzo istotne. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób mówić, zapytaj się swojego współpracownika, co jest dla ciebie ważne. Zapytaj się, co ty byś chciał. Zapytaj się, czego chciałbyś współpracowniku ode mnie więcej, a czego mniej. Co lubisz we mnie, a czego nie lubisz, co cię wkurza, a co cię nie wkurza. Jak będziemy zbierać te informacje, to samo zadawanie pytań już będzie budowaniem relacji i tę komunikację będzie zdecydowanie polepszało. Następne pytanie od Karoliny. Co w sytuacji, kiedy klient wystawił negatywną opinię na podstawie nie stanu faktycznego, ale swoich domysłów? Opinia jest bardzo krzywdząca dla sklepu i marki. Czy jeśli nie ma już szans na porozumienie, warto iść do sądu? To takie pytanie średnio o komunikację, ale może Tomku potrafiłbyś się jakoś odnieść? Znaczy to jest tak, o sądzie za chwilkę. Odniosę się do tego i trochę nawiążę do tej pierwszej mojej odpowiedzi. Jeśli jest wystawiony negatyw niezasłużony, albo jeśli jesteście szantażowani negatywem niezasłużonym, to zdecydowanie moja rada jest następująca. Napisać albo zadzwonić i powiedzieć komunikat taki, że załóżmy, że napisał ten komunikat już. Widzę, że ten komunikat jest napisany. To, co miało miejsce, to było to, to, to i to. Według mnie ten komunikat jest dla mnie krzywdzący. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, że on jest. I to, co mogę teraz zrobić, to poprosić o usunięcie tego komunikatu. Kropka. Ja wiem, że to robicie, natomiast nic więcej nie jesteście w stanie zrobić. I to by wyślijcie, kliknijcie enter albo porozmawiajcie z tym klientem i koniec. Natomiast jeśli chodzi o sąd, to jest tak, że są pewne granice, po przekroczeniu których, to tak, ja uważam, że zdecydowanie tak. Że należy jakby najpierw poinformować klienta, że ta opinia jest krzywdząca, ona wpływa na moją firmę w sposób znaczący, raz opinia, a dwa, że konkretne pieniądze poprzez taką opinię mogę jakby stracić i jestem zmuszony do tego, żeby pójść na drogę sądową. Oczywiście, że tak, trzeba dla siebie. Tutaj następne pytanie Szymona, jest właściwie ten sam temat, więc Szymonie, jak najbardziej będziesz wśród osób wyróżnionych, bo twoje pytanie było bardzo polubione przez innych uczestników, ale odpowiemy już na następne. Bartosz te pyta, jak bardzo trzeba być uległym wobec klienta w komunikacji? Na pytanie tego typu, to ja zawsze odpowiadam, nie powiem, powiem tak, jak mi na przykład, nie wiem, żona czy ktoś tam mówi, słuchaj, chcesz dużo ziemniaków na obiad? To ja mówię, wiesz co, średnio. I tu jest, Bartku, dokładnie to samo. Ja bym tak średnio, wiesz, zastosował się. Tak, to będzie najlepsza odpowiedź. To są,
To są rzeczy, wiecie co, psychologia społeczna, relacje wśród ludzi, to jest absolutnie niemierzalna sfera. To nie jest matematyka, fizyka, chemia, gdzie to można zmierzyć i powiedzieć, słuchaj, jak przekroczysz 4, to należy reagować, tak? Tutaj musicie zawsze wiedzieć, czy ja bym tak robił, tak, że co mi się bardziej opłaca w danym momencie, z czego ja będę miał więcej korzyści. I tak jak w takich strategiach konfliktowych w ogóle jest tak, że czasami walczymy jak tygrysy, lwy do upadłego, dlatego że ktoś nadszarpnął nasze, nie wiem, wartości, to co dla nas jest ważne, to jesteśmy w stanie po prostu, wiecie, do sądu i do ostatniej krwi walczyć. Ale są takie, wie, małe pierdołki, które warto odpuścić i nawet nie warto reagować na to. I ta strategia się nazywa, ona jest też w psychologii, istnieje, ona się nazywa unikaniem. To też jest strategia rozwiązywania konfliktów, ale czasami nie warto. W związku z tym moja odpowiedź to tak średnio z umiarem. Tutaj następne jest pytanie Justyny. W sumie ono też zahacza o ten temat negatywnych opinii i szantażów. Widać, że to jest dla Was taki problem realny. Ono trochę się różni, bo tu chodzi o sam ten moment, kiedy jeszcze nie ma negatywa, tylko klient szantażuje. Czy coś tutaj można doradzić? Tak. To ja powtórzę, a jednocześnie uzupełnię. Jeśli szantażuje, to ja wiem, że niektórym się teraz narażę to, co powiem, bo to nie pierwszy raz odpowiadam na to pytanie. Ale jeśli szantażuję, to ja bym na szantaż nie odpowiadał pozytywnie, że dobrze, okej, jak najbardziej, będzie tak, jak pan chciał. Bo to jest uczenie cwaniakowania w ogóle jakby ludzi i nie mniej szacunku dla siebie. I dlatego uważam, że powiedziałbym, widzę, że jakby pan napisał, że jeśli tam nie wyślę panu tam czegoś, czy tam nie obniżę ceny, to pan wystawi mi negatywny komentarz. I teraz, nasza transakcja przebiegała w sposób następujący i opisałbym transakcję. Ja jestem z tej transakcji zadowolony, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby pan był zadowolony, zrobiłem następujące rzeczy. Jeśli pan uważa, że to, co do tej pory zrobiłam, zasługuje na negatywny komentarz, to zrobi pan tak, jak pan będzie uważał za stosowne. Ja jedynie to, co mogę zrobić z mojej strony, to mogę poprosić pana o niewpisywanie takiego komentarza i byłoby mi bardzo przykro, gdyby taki komentarz był. Kropka, koniec i zapominamy o tym człowieku. Nic więcej nie jesteście w stanie zrobić. My mamy taką, to też jest takie, wiecie co, by chyba środowiskowe, że my mamy taką tendencję do tego, że możemy mieć wpływ na innych ludzi. My naprawdę mamy ograniczony wpływ. Mamy wpływ na siebie. I jeśli będziemy robić, sorry, że teraz takie koznodziejskie gadki wam teraz mówię, ale jeśli będziemy robić jak najlepiej, potrafimy robić daną rzecz, tak, to jest wszystko, co możemy zrobić. Nic więcej. Następne pytanie jest również od Bartka T. Czy w komunikacji z klientem lepiej zwracać się w imieniu firmy, czy swoim? Co będzie lepiej odebrane i pozwoli osiągnąć pozytywny efekt? Ja to rozumiem to pytanie w ten sposób, czy podpisywać się imieniem, tak, i indywidualnie, czy też jako firma pisać albo rozmawiać. Zdecydowanie bardziej w budowaniu relacji jest widziany indywidualizm, więc jeśli macie do wyboru, że podpisujecie się firma X, czy też Filip z firmy X, no to zdecydowanie Filip z firmy X. Tutaj podobne pytanie, ale jednak odwrotne. Czy zwracanie się do klienta imieniem, na przykład pani Krystyno, będzie lepiej odbierane, czy będzie gorzej odbierane przez klienta? Czy lepiej właśnie tak bezpośrednio zwracać, czy dobrze, unikać już takich form? Tak. Zasada generalna na świecie z psychologii społecznej jest taka, że zwracamy się pani Krystyno. Czyli jest ten tak zwany efekt cocktail party, który polega na tym, że my najczęściej na świecie słyszymy swoje imię i bardzo pozytywnie na to imię reagujemy i to mówienie po imieniu, czy też pani Krystyno, buduje relacje i to jest w ogóle super, ale i teraz przeprowadzono badania w Polsce ileś lat temu,
na ten temat. I okazuje się, że w Polsce nie działa to tak, jak działa to na całym świecie. Że ten proces, że ludzie pozwalają sobie i odczuwają tę panią Krystynę jako pozytywny efekt, jest zdecydowanie dłuższy niż w innych krajach na świecie. Więc reasumując, pani Krystyna będzie działać, ale ona nie będzie działać od razu. W sensie raczej na początku piszcie proszę pani, ale dopiero w którymś tam mailu pod rząd, czy też w której rozmowie telefonicznej możecie zwrócić się pani Krystyno. Nie od razu. Były takie doświadczenia związane z pewną siecią księgarską albo w kawiarniach i raczej od tego odstąpiono, żeby od razu zwracać się po imieniu. Tylko policja jakby zatrzymała, tam patrzy i mówi, pani Krystyno, widzę, że pani przekroczyła prędkość. Następne pytanie jest od Łukasza K. Jak rozmawiać z klientem, który od samego początku rozmowy nastawiony jest w taki sposób, jakbyśmy celowo stworzyli problem, uszkodzona przesyłka, pomylony towar. Przecież oczywistym jest, że tego zawsze sprzedawca chce uniknąć, ponieważ generuje to dodatkowe koszty. Czy taki klient roszczeniowy, powiedziałabym, wymagający, jak sobie z takim poradzić? Jasne, ale teraz zobaczcie, jak brzmi pytanie. Jak sobie poradzić z klientem, który od początku nastawiony jest? To teraz zobaczcie, właśnie o to chodzi, że my nie wiemy, w jaki sposób jest klient nastawiony. To jest ta interpretacja, to my interpretujemy, że on jest nastawiony. To, co my słyszymy, to słyszymy tylko i wyłącznie sposób jego wypowiedzi. Jeśli ten sposób wypowiedzi i treść nam nie pasuje, to ustosunkujmy się tylko i wyłącznie do treści tej wypowiedzi, a nie budujmy sobie w głowie, że zadzwonił i jest nastawiony w taki sposób, a przecież my, zobaczcie, sam ten proces, te kilka słów, które tutaj brzmią, są w pytaniu, one już zbudowały nastawienie do tego klienta. Wyrzućcie to w diabły, to wasze nastawienie, traktujcie każdego normalnie. Jeśli wam coś zarzuca, aby tego nie zrobiliście, to mówcie, że tego nie zrobiliście. Im prościej, tym lepiej. Ja wiem, że to jest... Czasami możecie mnie odbierać, że to nie takie proste, bo rzeczywistość jest inna, bardziej skomplikowana, bo nie sprzedawa... Sprzedawałem. I wiem, że im prościej, tym lepiej. Nie nastawiajcie się nawet w tych pytaniach. A jeszcze jedna rzecz. Też pogódźcie się, to też wam często mówiłem, pogódźcie się z czymś takim, że mamy 100% klientów i krzywa Gaussa, czyli krzywa normalności, mówi o tym, że 20% waszych klientów, tak proporcjonalnie, tak, to są fantastyczni klienci, którzy dzwonią, dziękują, mówią, że no fantastycznymi po prostu, nie wiem, jakimiś tam produktami handlujecie. Jest 60% klientów, którzy kupują, wpisują ten pozytywny komentarz albo nie wpisują, są zadowoleni, ok, znikają. I zawsze będzie w pracy z ludźmi 20% osobowości buraczanych, na które absolutnie nie macie żadnego wpływu. I cokolwiek byście nie zrobili, jakiekolwiek technik psychologicznych, narzędziowych, to burak burakiem zostanie. I pogódźcie się z tym, że tak jest. Po prostu 20% od razu, ciach i tyle. I nie zaplątajcie się nimi głowy, bo to każdy tak ma. Takie życie, taki klimat, przepraszam. I ostatnie pytanie, przynajmniej z tej puli nagrodzonych, to jest pytanie Wiktorii. Jak rozmawiać z klientem, który używa gruźb oraz przekleństw podczas rozmowy telefonicznej w celu wyłudzenia towaru na przykład? Często, gdy nie zgadzamy się ze zdaniem klienta, otrzymujemy negatywną opinię na portalu Allegro, którą potem ciężko usunąć. Jak zachować się w takiej sytuacji? Jeśli chodzi o przekleństwa, to pierwsza rzecz jest taka, najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nam te przekleństwa przeszkadzają, czy nie. Jeśli nam nie przeszkadzają, to rozmawiamy, jakby nie przeklinał, ale jeśli nam przeszkadzają te przekleństwa, to należy to powiedzieć klientowi w sposób jasny i precyzyjny, że przepraszam bardzo, natomiast słowa, które padają w pańskiej wypowiedzi, mi przeszkadzają. Jeśli będę słyszała czy słyszał takie jakby słowa, będę zmuszony przerwać rozmowę. I to jest proste,
Jeśli powtórzy się takie słowo, mówimy jeszcze raz, tak jak uprzedzałam wcześniej, nie jestem w stanie kontynuować rozmowy, bo przeszkadza mi forma, w jakiej ta rozmowa przebiega. I się rozłączamy, bez względu na groźby, które są tam się pojawiają. Podobnie jest w momencie, kiedy klient was obraża. Znowu powrócę do tego. Jesteście biznesowymi partnerami. Wam zależy na tym, żeby sprzedać te, nie wiem, rubery, zabawki czy coś, czym handlujecie, natomiast klientowi zależy na tym, żeby mieć rower. Jesteście biznesowymi partnerami. W związku z powyższym, jeśli ktoś na was krzyczy, ktoś was obraża, to mówicie mu wprost: przepraszam bardzo, to mnie obraża, jestem zmuszony przerwać tę rozmowę. Jeszcze tutaj jest takie pytanie dotyczące znowu roszczeniowego klienta. Pewnie też, Szymek, to pytanie widzisz, więc nie wiem, czy w stosunku do tego, co już wcześniej powiedziałeś, coś możesz dodać, bo to jest taka sytuacja, że no właśnie oczekiwania klientów są wysokie. Mówimy o tym, o UK... Ja wiem, że sobie z roszczeniowym klientem, od razu nastawionym na rabacik, gratis, coś dodatkowego, cała transakcja przeprowadzona jest zerowo i bezproblemowo, mogę uzyskać 3 gwiazdki jako cenę dobrą, aby otrzymać 5 gwiazdek. Należy sprostać wymyślonym wymaganiom. No tak, no to te pytania, one są cały czas faktycznie jakby w tym jednym stylu. Znowu jest, ja nic nowego tu chyba nie powiem, bo... No właśnie, tak się zastanawiałam. Ja bym za każdym razem, ja bym wziął na wagę, czy mi się to opłaca jako firmie, czy też nie. Bo jak mamy jakiegoś tam drobnego cwaniaczka, który tam chce dostać bryloczek, czy nie wiem, jakiś tam pendrive i mamy tych pendrive'ów sporo, dobra, dajcie mu, niech spada i niech ma, niech się pochwali przed sąsiadem, że po prostu ma nowy bryloczek czy smycz na klucze. Ale jeśli chodzi o coś grubego, macie zresztą tych gadżetów sporo, no to nie, no to jest pewna granica, tak? To jest pewna granica i tyle. Dokładnie. Tutaj to następne pytanie jest jeszcze ciekawe. Jak zdążymy, to mam prośbę, żeby na nie odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że to często jest takie clue dotyczące takich relacji z klientem, że owszem, klient czasem do nas dzwoni ze złymi emocjami, ale no my też jesteśmy tylko ludźmi, każdy może mieć gorszy dzień, każdy może mieć kolejny zły telefon w ciągu dnia. I tu właśnie pytanie Łukasza jest bardzo słuszne i moim zdaniem ciekawe. Jak opanować swoje emocje podczas takich rozmów? Jak pozostać spokojnym, aby udzielać rozsądnych, rzeczowych, nienasyconych negatywnymi emocjami wypowiedzi? Tu jest problem złożony z dwóch części. Pierwsza część jest taka, że jeśli będziemy budować swoją świadomość tego, że nasza praca jest skażona tym, że będą takie sytuacje, gdzie ktoś będzie mnie oskarżał o coś, co nie zrobiłem, będę jakby czuł się niesprawiedliwie, będę się czuł pokrzywdzony, ktoś będzie na mnie krzyczał i mam świadomość tego, że to jest naturalny element tej pracy i tę świadomość będę budował, będzie mi zdecydowanie lepiej. Ale to jest tylko taka, wiecie, jakby psychologiczna, aczkolwiek wierzę, że tak jest, tak? Ale to jest, co możemy robić przed. Natomiast może być tylko taka sytuacja, że my absolutnie nie wytrzymujemy presji w trakcie rozmowy telefonicznej, bo ktoś do nas krzyczy, prosimy, żeby nie robił tego ileś razy, no to nam się też podnosi ciśnienie. Nie ma w tym absolutnie nic złego, jeśli powiecie klientowi: przepraszam bardzo, jakby ta rozmowa spowodowała, że jestem teraz zdenerwowany, natomiast chciałbym panu pomóc jak najlepiej. Muszę się najpierw uspokoić, oddzwonię do pana za 20 minut. Nie ma w tym absolutnie nic złego. To jest zupełnie ludzkie, autentyczne i prawdziwe zachowanie. Mało tego, z takich zachowań będziecie mieć, tak mi się wydaje, plusy. Plusy będą i dla relacji z klientem, i dla was. A oczywiście, co w tych 20 minutach, no to już jest pełna gama różnych, wiecie, od strefowiaczy. Natomiast absolutnie jakby to, czego bym nie rekomendował, to żebyście nie poszli do kolegi i koleżanki i nie opowiadali o tej rozmowie telefonicznej, jak bardzo jesteście wkurzeni, no bo to tylko buduje, potęguje te emocje.
Okej, to jeżeli pozwolisz, to jeszcze ostatnie pytanie. Jak przełamać mur? Gdy do klienta nie trafia żaden nasz argument, nie chce słuchać, wszystko wie lepiej. Jak wyciszyć jego emocje i skierować rozmowę na właściwe tory? To dodam jeszcze tak. Jest w negocjacjach taki, nie pamiętam jak się nazywało to narzędzie, ale że pokazywało się, no dobra, nieważne jak się nazywało, to co na, w jaki sposób bym odpowiedział, to bym odpowiedział tak, że dobra, proszę pana, ja mówię jedno, pan mówi drugie, to teraz jakby sumujmy to, podsumujmy i co mamy. I teraz, jeśli wersja A wygląda w sposób następująco, że pan mówi to, to, to i to, to korzyścią dla pana będzie to, a niekorzyścią będzie coś innego, czy jakieś koszty pan. A druga wersja zakłada to i to. I teraz wybór tych wersji należy do pana. Chodzi o to, żeby, nie stąd to powiedziałem, sam siebie teraz nie zrozumiałem do końca, w związku z tym jeszcze raz powtórzę. Chodzi o to, żeby przedstawić klientowi alternatywę taką, gdzie on, zakładamy, że jest racjonalnym człowiekiem, myśli tak i, nie, i chce dla siebie lepiej, żeby wybrał to, co my chcemy, żeby wybrał. Czyli albo robi pan to i będzie tak, albo pan robi to i będzie tak. Nie ma innej opcji. To, co mogę panu zaproponować, to te dwie opcje. Wybór należy do pana. No i zawsze wybierze to, co my chcemy, no w sensie takim, że jakby to jest zestawienie tej wyborze. To jest, wiecie, czasami jest tak, że takie, ktoś kiedyś opowiadał, przepraszam, że ja tego, o tych dzieciach dużo mówię, ale i czasami jak dziecko nie chce iść spać i mamusia mu mówi, słuchaj, płacie spać tutaj, tam kubuniu, bo już po dobranocce, nie, już teraz nie ma dobranocki, no już jest tam godzina późna, tak? To dziecko nie chce tego i upiera się przy tym, przy swoim zdaniu. A jeśli mu powiecie, słuchaj, kubuniu, w której piżamce dzisiaj pójdziesz spać? Wybierz sobie którąś piżamkę. No to generalnie jakby zdecydowanie jakby szybciej to pójście do łóżka nastąpi, bo piżamkę wybierze. Okej, okay, no dobrze, to dziękujemy serdecznie za odpowiedzi. Ja już do was wracam tutaj do pokoju webinarowego. Dobra. I teraz prosiłabym o chwilę skupienia, bo wyczytam te osoby, które właśnie poprosimy o kontakt na alias webinars@allegro.pl. Będzie to tak, Maciej Brusso Design, Darek K., Filtoni, Karolina, Szymon, Bartosz T., Justyna B., Bartosz Kom, Łukasz K. i Wiktoria. Zresztą to też na pewno zorientowaliście się wcześniej, bo już wasze pytania były na głos odczytane, ale tak jeszcze dla porządku. I proszę prześlijcie imię, nazwisko, adres i telefon na właśnie alias webinars@allegro.pl. I otrzymacie od nas książkę, plus jeszcze odrzucę tutaj od siebie, dorzucę od siebie kilka takich gadżetów Akademii Allegro. Widzę, że teraz będę miała wyzwanie, bo z racji, że te osoby się powtarzają, to muszę wybrać jakieś inne, ale na pewno coś fajnego się znajdzie. I właśnie jak już zahaczyliśmy ten temat Akademii Allegro, to dam od siebie, że zachęcam was serdecznie, żebyście wchodzili na Akademię Allegro, na nasze strony, ponieważ tam informujemy o wszystkich webinarach, które dla was organizujemy. Wyjątkiem właśnie są webinary z cyklu 12 supermocy, bo o nich informujemy właśnie tylko wybrańców na skrzynkę mailową. Także już w następnym miesiącu będzie taki webinar organizowany. Ja serdecznie dziękuję ci, Tomek, bardzo było miło posłuchać. Wiele to przemyśleń spowodowało na temat różnych sytuacji zawodowych i osobistych, jak ciebie słuchałam różnych przykładów. I powiem ci, że jak opowiadałaś o tym nastawieniu, to chciałam ci pisać na czacie, żebyś opowiedział dowcip o patelni, ale bo tak go zapamiętałam sprzed tych wielu, wielu lat, kiedy sama byłam na twoich szkoleniach, więc nie jest to żaden suchar. Mnie rozbawił przynajmniej, może dlatego, że lubię takie dowcipy. Okej, okay, no dobrze, to dzięki jeszcze raz. I ze swojej strony do zobaczenia na następnych wydarzeniach. Bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki.